Ta innowacja techniczna rodziła się w Szczecinie przy obecnej policji Wojska Polskiego. Proszę Państwa, samochód kosztuje 9 tysięcy euro. Mamy nadzieję, że pozostanie u nas na zawsze. A ten postęp techniczny, który Państwo tutaj mogą zobaczyć, kosztował właścicieli fabryki, czyli Emila i Bernharda Sztereru, tak naprawdę utratę panowania nad nim. Zamiłowanie do napędu przedniego przez ówczesne władze niemieckie było traktowane jako nieprzydatne dla pojazdów wojskowych i w związku z tym czyniono wszystko, aby produkować pojazdy bardziej archaiczne, a jednocześnie pozbyć się tych, którzy postęp techniczny chcieli. W tej chwili robimy to, co pan widzi tutaj na nie. No i tyle. To wszystko wymaga czasu. Oczywiście, no. Wszystko, co przygotowujemy, to jest jakaś. Warunków ekonomicznych znalazł swój dom, swoje miejsce.